Cześć koledzy hodowcy. Tak jak widzicie, przygotowałem dla Was podgląd na dwa gołąbki. Po mojej lewej stronie jest super samica rozpłodowa, po mojej prawej stronie jest super lotnik. Dlaczego super samica rozpłodowa? Ponieważ wykonywałem zdjęcie tej samicy. Kilka pokoleń po tej samicy wylatało wspaniałe konkursy, dyplomy. Także, żeby nie przedłużać, będę omawiał jej oko. Jej oko to jest typowo rozpłodowe oko. Dlaczego? Ponieważ źrenica i wokół niej pierścień wartościowy są bardzo ważne. Ten pierścień wartościowy jest dookoła bardzo szeroki, czyli tutaj ta samica ma walory lotowe, a ten z tej strony pierścień, ten kolor pierścienia, czyli ciemniejszy od strony nosa, wskazuje na to, że ma predyspozycję do szybkich konkursów. Jeżeli chodzi o aspekt rozpłodowy, jest tu kreska. Jeżeli górną, dolną powiekę zaciągniemy, będziemy widzieć dokładnie tą kreskę. To jest moim zdaniem modelowe oko rozpłodowe. Takie oko miał mój z 377, który jest u taty. Takie oko ma jego córka 18, takie oko odziedziczyły wnuki. Jeśli chodzi o samczyka, jest to typowy lotnik trzymany w rodzinie, ponieważ przy źrenicy jest bardzo ciemne, czyli i tak samo w stronę nosa jest skierowane. Ten gołąb naprawdę kilka świetnych konkursów wylatał, też robiłem zdjęcie, też trzymałem tego gołębia w ręku, jak i również tą samiczkę. I dlatego mogę coś się wypowiedzieć o tych ptakach. Tutaj jak najbardziej widać trzymany w rodzinie aspekt lotowy, tylko że już nie ma tutaj tej zewnętrznej kreski, czyli tego drugiego pierścienia wartościowego. Taka para moim zdaniem jest bardzo dobra, ponieważ te oczy się dopełniają. Tutaj warto wspomnieć, że u lotnika mamy pigment żółty, a u samiczki mamy pigment biały. I w tym przypadku akurat te ptaki się jak najbardziej dopełniają. Także warto by było w taki sposób połączyć gołębie. Jeżeli omawiamy już lotników, to jest lotnik trzymany w rodzinie, czyli we krwi. A na przykład takie oko właśnie, tylko że o tym pigmencie, mam mi 3801, ten pierwszy smolisty to jest na filmiku do obsługi samic, ponieważ będzie sparowany na swoją, on będzie dla niej wujkę, czyli swoją bratanicę, tak, swoją bratanicę i on ma właśnie prawie identyczne oko, tylko nie ma tego pierścienia zewnętrznego. Dlatego, żeby go dopełnić, dam mu samicę z tego typu okiem. Jeżeli chodzi o krzyżówkę, wtedy ten pierścień będzie delikatny, gdzieś lekko zarysowany u lotnika, potencjalnego lotnika. Krzyżówki widać po oczach, imbredy, czyli tam gdzieś jakaś ściślejsza krew też jest widoczna dość często. Jeżeli przejrzymy wiele gołębi, będziemy to widzieć, zaczniemy to zauważać. Jeżeli chodzi o budowy gołębi, to na pewno muszą się uzupełniać, ale to jest temat na inny filmik. I tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o parę i takie łączenie, jeżeli chodzi o oczy. Ktoś by powiedział, no ok, oczy, ale oczy same nie lecą. Tu macie rację, oczy same nie lecą. Liczy się również budowa, predyspozycje, siła, charakter gołębia, ale ja mówię o kryterium łączenia w pary, na co ja patrzę. W późniejszych filmach będę mówił również, w jaki sposób patrzę na ogon, żeby ten ogon rok w rok się coraz bardziej zwężał, czyli były tak zwane jedno piórko, jak parować gołębie. A u mnie się to sprawdza, zresztą widzieliście to na filmikach, jak gołębie wyglądają. I opowiem w późniejszych filmikach też o skrzydle
jak powinno wyglądać kompletne skrzydło, jak może wyglądać skrzydło rozwalonego gołębia, czyli praktycznie krzyżowanego, krzyżowanego, krzyżowanego i nic z tego nie wyciągamy. Także pozdrawiam serdecznie. Następny filmik wkrótce. Trzymajcie się. Kilka razy popatrzcie na to, co powiedziałem. I do dzieła, chłopaki.